książki Krew i Ziemia, a także korespondenta z Majdanu i strefy ARO. Pan Wojciech Mucha jest dziennikarzem i reporterem tygodnika Gazeta Polska. Dzień dobry. Pozwolę sobie włączyć taki krótki filmik, który może coś powiedzieć o tym, kim jestem i skąd się tutaj wziąłem. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie pani Żanie i panu Lechowi i małżonkowi. Moim nowym przyjaciołem, których poznałem właśnie dzięki temu, co dzieje się na Ukrainie, bo nie dzieją tam się tylko rzeczy straszne, ale również zawiązują się przyjaźnie i to chyba całkiem silne. Strzone są lekką narodową barykadę, odcinając pasmowych resztatek od Majdanu. Spowity dymem plac gra tysiącem światła dźwięków. Płynąca ze sceny muzyka, mierowe uderzenia wybuchające kotły i wznoszące młode okrzyki. Sława Ukrainie. Herojom sława. Zdjęciami autorstwa mojego kolegi, to są zdjęcia, które również są zamieszczone w książce. Zdjęcia pochodzą z okresu rewolucji na Majdanie. Myślę, że będą miłym uzupełnieniem tej mojej gadaniny. Nie wiem, ile mam na nią czasu, ale postaram się Państwa nie zanudzić. Nie wiem, jak długo odłączyć pokaz slajdów. Ale chyba może sobie poradzę. Szanowni Państwo, bardzo mi miło, że zostałem zaproszony. Bardzo dziękuję za zaproszenie pani Żani i wszystkim, którzy chcieli mnie posłuchać. Drodzy Państwo, jako dziennikarz, zwykły dziennikarz polityczny, który na co dzień raczej pląta się po korytarzach sejmowych i raczej interesowało go do listopada 2013 roku, co ma do powiedzenia jeden albo drugi polityk, no nie spodziewałem się tego, co zostanie mnie na kijowskim Majdanie. No, myślę, że nikt z nas nie spodziewał się, że na naszych oczach wybuchnie największy konflikt polityczny w Europie od czasów chyba wojny na Bałkanach. My również tego nie spodziewaliśmy się, jadąc na Ukrainę w początku grudnia 2013 roku. Bardziej przypuszczalnie, jak większość Polaków, spodziewaliśmy się, że ten konflikt przyjmie kształt czegoś na kształt pomarańczowej rewolucji być może, prawda, z jej pokojowym charakterem, który przyczyni się do jakichś zmian na Ukrainie, ale nikt nie spodziewał się tego, co obserwujemy już od ponad półtora roku. Drodzy Państwo, badania naukowe pokazują, że Ukraina w końcu 2013 roku była targana tak wielkimi niepokojami społecznymi, jakich nie notowano w tym kraju od upadku Związku Sowieckiego. Badania wykonywane w czasie Euro 2012 okresu, zdawałoby się beztroskiej zabawy, pokazywały, że Ukraińcy mają już dosyć wszystkiego, a władzy najbardziej. Nie muszę tłumaczyć, że kroplą, która przelała tu czarę goryczy, była decyzja szczęśliwie już niepanującego Wiktora Janukowicza, który to Wiktor Janukowicz zdecydował się opowiedzieć
raczej za wschodnim systemem cywilizacyjnym niż tym, w którym również jest i Polska, prawda? I za którym większość Ukraińców optowała. Nie podpisując umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, Wiktor Janukowicz tak naprawdę zarzucił sobie sznur na szyję. Przypuszczalnie jeszcze o tym nie wiedział. Myślał, że pogrobowcy OMON-u, czyli Berkut, poradzą sobie doskonale z tymi studentami, których wdeptano w ziemię w końcu listopada 2013 roku. Ale on nie spodziewał się jednej rzeczy. Nie spodziewał się tego, że rzeczywiście Ukraińcy powiedzą dosyć, powiedzą net, powiedzą bando hek, czyli bando precz, i wyjdą na ulicę, wsiądą w marszrutki, wsiądą w pociągi, wsiądą w samochody i przyjadą na kijowski Majdan. I to był fenomen, którego Europa nie obserwowała rzeczywiście od czasów pomarańczowej rewolucji. I to było coś, czego nie spodziewał się ani Wiktor Janukowicz, ani przypuszczalnie nawet słynny szachista z Kremla Władimirowicz Putin. Drodzy Państwo, kiedy my przyjechaliśmy na Majdan w 2013 roku z początkiem grudnia, no spodziewaliśmy się zastać jedną z dwóch opowieści, które nam serwowano wtedy w mediach. Pierwsza opowieść była taka, że oto na Ukrainie dochodzi do przewrotu. Ta opowieść była trochę bajkowa, prawda? Że Witalij Kliczko, ten piękny rycerz, musi uwolnić księżniczkę Julię Tymoszenko z zamku, przepędzić tyrana Wiktora Janukowicza i obydwoje będą rządzić Ukrainą. To była pierwsza opowieść taka bajkowa, którą media przez dłuższy czas nas karmiły. Druga była taka, która okazała się równie nieprawdziwa, że oto spod ziemi po kilkudziesięciu latach wyszły hordy banderowców, które z nożami w zębach mordują demokrację na Ukrainie. Prawda była jeszcze inna, o czym również nie muszę Państwa przekonywać. Majdan jest emanacją najlepszej części społeczeństwa ukraińskiego, które powiedziało dosyć. Powiedziało dosyć upodleniu, powiedziało dosyć korupcji, powiedziało wreszcie dosyć bandyckiej władzy. No, jakżeż żyć w kraju, w którym ponad 99% majątku narodowego należy do mniej niż procenta jej obywateli. Prawda? W tym dziwnym, oligarchiczno-postkomunistycznym systemie, w którym łapówkarstwo jest wysysane może nie z mlekiem matki, ale przekazywane z pokolenia na pokolenie. W mojej książce jest wiele relacji o tym, jak Ukraińcy tłumaczą, że moja matka zawsze mi mówiła, że trzeba dawać łapówki, bo jeśli nie dasz łapówki, to potem ktoś może ci nie pomóc. Prawda? Takich relacji jest bardzo wiele. Albo relacji z cyklu moja matka bardzo chorowała, poszła do szpitala i strasznie spuchły jej nogi. Usłyszałem, że mam płacić $100 dziennie, bo inaczej jej nie będą leczyć. $100 dziennie przez 2 tygodnie, $1400. To jak na warunki polskie jest kwota dość ogromna, co dopiero dla przeciętnego Ukraińca, gdzie pensja wynosi 2, może 3 tysiące hrywny. Hrywna teraz za złotówkę kupimy bodaj 6, więc łatwo policzyć. No i tak, rozmawiamy tutaj o kulturze Majdanu. Ja mam takie wrażenie, że Majdan jest czymś na kształt rewolucji Solidarności z roku 80, z jednym tylko bardzo ważnym zastrzeżeniem, o co można mieć pretensje nie do uczestników Majdanu, a do ludzi, którzy niejako koordynowali ten protest. Bo trzeba pamiętać, że protest na Majdanie został dość szybko zawłaszczony przez klasę polityczną, przez opozycję polityczną, przez Arsenija Jacyniuka, przez wspomnianego Witalija Kliczkę i przez szczęśliwie już zepchniętego na margines sceny politycznej Wojciecha Kwiatkiewicza, lidera Partii Nacjonalistycznej Swobody. Ci ludzie od samego początku nie za bardzo wiedzieli, co zrobić z tym protestem. Mam wrażenie, że on trochę ich przerósł. Próżno było szukać na Majdanie czegoś na kształt 21 postulatów Solidarności z roku 80, o których cały świat trąbił, czego domaga się Solidarność. Myśmy się starali dowiedzieć również i od liderów protestu, cóż takiego ma się zmienić. Oprócz tego, że ma się zmienić władza, nie usłyszeliśmy nic. No i padały nawet hasła do uczestników Majdanu, że kto pyta, co będzie dalej, jest prowokatorem, bo naszym zadaniem jest stać na Majdanie. No i stali na Majdanie przez cały grudzień, później stali przez cały styczeń. Wiktor Janukowicz również nie za bardzo wiedział, co ma zrobić z tym protestem. Cóż takiego zrobił? No zrobił rzecz najgorszą. Wiktor Janukowicz popełnił błąd najgorszy, ponieważ zamiast usiłować dogadać się z ludźmi na Majdanie, postanowił wprowadzić drakońskie prawa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, czym były drakońskie prawa. To był taki zbiór
przepisów, który nakładał na uczestników protestów bardzo wysokie kary za samo uczestnictwo w Majdanie, za zakrywanie twarzy, za poruszanie się w kolumnach więcej niż 3 samochody, co uderzało w ten lotny protest antymajdanu. No to już było za wiele dla samych przeciętnych uczestników Majdanu. Bo styczeń, połowa stycznia 2014 roku to jest przełom, który przerósł prawdopodobnie również i liderów politycznych. Do głosu dochodzą radykałowie spod znaku prawego sektora, do głosu dochodzą wściekli ludzie spod znaku kolejnych sotni Majdanu. Już wtedy widać, że ta sprawa tak prędko się nie skończy. Prawda? Ale gdy padły pierwsze ofiary, gdy na ulicy Kruszewskiego zamordowano wspomnianego tutaj Białorusina i drugiego obywatela Armenii, wszyscy wiedzieli, że to tak nie może się skończyć. Nawet ta dumna i syta Europa, która wysyłała dotychczas sygnały, że oto owszem, tak, jesteśmy z wami, pomagamy, no musiała coś zrobić. I popełniła również błąd kolejny, dopuszczając do tego, żeby w końcu na Majdanie doszło do totalnej masakry. No, kiedy Majdan wyruszył 18 stycznia pod Radę Najwyższą domagać się powrotu do konstytucji, która obniżała w znacznym stopniu uprawnienia prezydenta, już wtedy było wiadomo, że Wiktor Janukowicz albo długo nie porządzi, albo w kraju wybuchnie kompletna wojna domowa. Prawda? 18 lutego pod Radą Najwyższą dochodzi do masakry, gdzie ginie już wtedy kilkadziesiąt osób. Dwa dni później, czarny czwartek, wymaszerowała wówczas z ulicy Instytucji Niebiańska 100. To jest 100 osób, które dziś pełnią rolę bohaterów Ukrainy, z których mam wrażenie będą czerpać natchnienie przyszłe pokolenie. No cóż takiego robi Europa w tym czasie, bo to jest tutaj szalenie istotne. Europa w tym czasie wysyła do Kijowa swoich przedstawicieli, w tym ministra spraw zagranicznych Polski, pana Radosława Sikorskiego, który namawia liderów opozycji, by ci porozumieli się za wszelką cenę z Wiktorem Janukowiczem, mówiąc im wprost, że jeżeli nie podpiszą tego, to wszyscy będą martwi. Być może Wiktor Janukowicz rządziłby do dzisiaj, topiąc we krwi kolejne dziesiątki i setki Ukraińców, gdyby nie to, że zwykli Ukraińcy nie godzili się na to, by na trupach ich braci podpisywać jakikolwiek rozum. No i tutaj pojawia się postać, która w mojej książce również się pojawia. Zwykły, skromny doktorant z Lwowa, Wołodymyr Parasiuk, dziś deputowany Rady Najwyższej, sotnik z Lwowa, doktorat, który wychodzi na scenę na kijowskim Majdanie, odbiera mikrofon Witaliowi Kliczce i mówi słowa, które przypuszczalnie będą pisane, będą cytowane przez większość ukraińskich książek do historii. Ja sobie pozwolę te słowa zacytować. Był wówczas bliski przejęcia władzy. Być może wciąż by rządził, gdyby na scenę na placu nie wyszedł Wołodymyr Parasiuk. Parasiuk zabrał mikrofon Witaliowi Kliczce i powiedział: jesteśmy zwykłymi ludźmi z Ukrainy, którzy przyszli tutaj, aby bronić prawa. Nie jesteśmy z żadnych sektorów ani z samoobrony. I my, zwykli ludzie, rozkazujemy politykom, tym za moimi plecami wskazał na trójkę Jaceniuk, Kliczko i Tiachniewok, powiedzieć nie dla Janukowicza. Do jutra, do 10 rano powinien odejść. Jeśli nie, będziemy atakować z bronią w ręku. Wspomniał o pomordowanych i rannych i o opozycji, która ściska ręce mordercom. Trzeba pamiętać, że tak właśnie było, co wzbudziło w Ukraińcach no totalną furię. Po chwili tłum nie chciał słyszeć o tym, że Janukowicz pozostaje u władzy. I Parasiuk w rozmowie ze mną wspomina ten czas. Powiedziałem to, co wówczas myślał cały naród ukraiński, poszedłem sprzątać łazienki. Po jakimś czasie podszedł do mnie kolega i mówi: pojawiłeś się w mediach, przewróciłeś historię. I to zapoczątkowało zmiany, które, proszę Państwa, trwają do dziś. Bo Wiktor Janukowicz wiedział doskonale, że z jednostek wojskowych i policyjnych, milicyjnych w pozostałych częściach Ukrainy, szczególnie na zachodzie tego kraju, zniknęły dziesiątki sztuk broni i setki sztuk amunicji. Ta broń gdzieś rozpłynęła się, prawdopodobnie była przewożona również do Kijowa. Wiktor
Janukowicz wiedział, że wyrok na niego został podpisany, w tym samym dniu uciekł z Kijowa. Wydawałoby się, że Majdan zwyciężył. Wydawałoby się, że Majdan zwyciężył, że nastąpi teraz okres reform, okres stabilizacji. Pamiętam, jak dzisiaj, kiedy moi przyjaciele z samorony Majdanu wspominali, że tak, Majdan wygrał, wygraliśmy, to nasze wspólne zwycięstwo, dziękujemy wam, bracia Polacy, dziękujemy całej Europie, że była z nami. Nic takiego się nie stało, ponieważ Władimir Putin ani myślał pozbawiać się tego miękkiego podbrzusza, którym dla Federacji Rosyjskiej była Ukraina i według niego wciąż jest. I która to Ukraina gwarantuje stabilizację i gwarantuje Federacji Rosyjskiej dostęp do Morza Czarnego, dostęp do złóż, dostęp do wielu ośrodków przemysłowych zbudowanych jeszcze w czasach sowieckich. I na dowód tego pokażę Państwu slajdy, które dość mocno ilustrują to, czego Władimir Putin sobie życzył. Władimir Putin chwilę potem przedstawił już po zaanektowaniu Krymu, które odbyło się przy haniebnym milczeniu świata zachodniego, ogłosił, że należy powrócić do czegoś, co wśród geografów i historyków rosyjskich nazywa się projektem Noworosja. Ten projekt zakłada, że te ziemie Ukrainy, które są zaznaczone kolorem czerwonym, de facto nie należą do Ukrainy, według historyków i geografów różnego sortu rosyjskich. No, pamiętamy tych wszystkich naukowców sowieckich, którzy nam tłumaczyli różne rzeczy, no to mniej więcej to jest w ten sam sposób. No, że te oto ziemie od Charkowa aż po Mołdawię, oczywiście z Krymem, to ziemie, które należałoby Ukrainie odebrać i wtedy będzie wszystko w porządku. Ten projekt Noworosja. Wprowadzanie w życie projektu Noworosja rozpoczęło się oczywiście od aneksji Krymu, ale już wcześniej w rejonach Ługańska i Doniecka dochodziło do wystąpień separatystycznych podburzanych przez Federację Rosyjską. Trafiał tam ciężki sprzęt, trafiały tam grupy tak zwanych zielonych ludzików. O tym wszystkim wiem. Ale dlaczego to jest istotne z punktu widzenia Polski? Bo o Polsce trzeba tutaj powiedzieć. Często słyszę pytanie, co Polska może zyskać na konflikcie z Ukrainą. To pytanie jest po pierwsze nieuczciwe, a po drugie źle zadane. Bo powinno ono brzmieć, co Polska może stracić na konflikcie z Ukrainą. Polska na konflikcie przy konflikcie z Ukrainą może stracić bardzo wiele. Ponieważ gdyby rzeczywiście udało się Władimirowi Putinowi wdrożyć ten plan w życie, naszym sąsiadem stałoby się państwo bez dostępu do morza, bez dostępu do zasobów mineralnych zlokalizowanych w Donbasie. Wreszcie państwo, w którym władza dzisiejsza prawdopodobnie bardzo szybko by upadła, w którym nastąpiłby bardzo ciężki kryzys polityczny. No nie jestem przekonany, czy z takim państwem chcielibyśmy sąsiadować. Ja nie życzę tego Ukraińcom, żeby ten bandycki plan Władimira Putina wszedł w życie. No, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Według analityków amerykańskich agencji wywiadowczych Stratfor istnieją trzy plany inwazji na Ukrainę, których może w najbliższym czasie dokonać Władimir Putin. To jest pierwszy z nich. Pierwszy z nich zakłada, że z okupowanych w tym momencie przez prorosyjskich separatystów i Federację Rosyjską regionów Doniecka i Ługańska oraz Krymu nastąpi uderzenie, które ma na celu połączenie tych dwóch terytoriów ze sobą. Ma to kluczowe znaczenie dla Federacji Rosyjskiej, ponieważ dzisiaj Krym jest de facto odcięty od Rosji i tylko przez tą niewielką cieśninę może płynąć tam uzbrojenie, może płynąć tam żywność. No, jak zresztą widać na zdjęciach, Krym nie cieszy się popularnością wśród turystów, więc myślę, że nastroje na Półwyspie Krymskim są nie najlepsze. No i gdyby ten plan wszedł w życie, okazałoby się, że Ukraina traci spory kawałek linii brzegowej. Do tego konieczne jest zajęcie kluczowego portu nad Morzem Azowskim, miasta Mariupol. Miasto Mariupol dość dzielnie się broni. Stacjonuje tam jeden z największych pułków ochotniczych, pułk Azow, który odpiera tę barbarię, która płynie ze wschodu. Ale gdyby tak się stało,
okazałoby się, że Ukraina rzeczywiście traci sporą część linii brzegowej. To nie jest jeszcze tak zwany worst case scenariusz. Jest jeszcze drugi scenariusz, który również, jak pokazują ostatnie wydarzenia, może wejść w życie. Ten scenariusz z kolei zakłada zajęcie całej linii brzegowej. Całej linii brzegowej wraz z Odessą, wraz z Chersoniem, aż do terytorium Republiki Naddniestrzańskiej. Ostatnie wydarzenia w Republice Naddniestrzańskiej, wzbudzanie tam niepokoi przez stronę rosyjską, pamiętajmy, że stacjonują tam również rosyjskie wojska, pokazują, że być może właśnie uderzenie nadejdzie z tamtej strony. 2 maja w Odessie podczas rocznicy tragicznych zajść z ubiegłego roku, kiedy w pożarze Domu Związków Zawodowych zginęło kilkadziesiąt osób, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zlikwidowała co najmniej 2 grupy dywersyjne, których zadaniem było wzbudzenie niepokojów społecznych w mieście i de facto destabilizację sytuacji. Prawdopodobnie miało to na celu to, aby rzeczywiście móc powiedzieć, że trzeba naszych braci Rosjan, których w Odessie jest bardzo wielu, rzeczywiście bronić. No ale to również nie jest najgorszy z tych wszystkich scenariuszy, które Federacja Rosyjska zakłada. Trzeci z nich, wspomniany już poszerzony projekt Noworosja, zakłada, że Armia Federacji Rosyjskiej nie będzie owijać w bawełnę i nie będzie bawić się w zielone ludziki, tylko całą swoją potęgą uderzy z terytorium Federacji Rosyjskiej i zatrzyma się dopiero na linii Dniepru. Ten scenariusz jest najgorszy, ale również najmniej prawdopodobny, jak się wydaje, ponieważ nie wydaje się, żeby Rosjanie byli na tyle mocni, na tyle zdeterminowani, żeby targana problemami gospodarczymi Rosja zdecydowała się na ten atak. Także wedle wszystkich przypuszczeń ten pierwszy scenariusz z wyrąbaniem drogi przez Mariupol może się zrealizować i to może się, drodzy Państwo, zrealizować już w najbliższym czasie, ponieważ koncentracja wojsk w okolicy Doniecka, Ługańska, połączenie się tych dwóch republik, jeden teren, co zostało umożliwione poprzez zajęcie kluczowego miasta Debalcewe, no to wszystko pokazuje, że rzeczywiście Rosja ani myśli pozostawić Ukrainy takiej, jak ona jest. Z drugiej strony Ukraina ani myśli pozostawić Donbasu. Ci, którzy nie chcą pozostawić Donbasu, to przede wszystkim żołnierze batalionów ochotniczych, żołnierze Gwardii Narodowej, którzy w przeciwieństwie do polityków no, dość mocno opierają się temu, by Donbas zostawić. Jest taka scena, która dość mocno to ilustruje. Kiedy w sierpniu ubiegłego roku w miejscowości Iłowiejsk doszło do największej klęski ukraińskiej armii, ten sam Wołodymyr Parasiuk, o którym mówiłem przed chwileczką, był już żołnierzem jednego z batalionów ochotniczych. I Wołodymyr Parasiuk mówi wprost: zostaliśmy zdradzeni w Iłowiejsku, zostaliśmy zdradzeni w Debalcewe i kryzys polityczny, którego jesteśmy świadkami, nie jest tylko i wyłącznie winą strony rosyjskiej. Jest winą również zaniechania ze strony władz ukraińskich. To są słowa dosyć mocne i myślę, że niepopularne, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest z nami pani konsul, ale to jest rzecz, którą powtarzają Ukraińcy od Zakarpacia do Donbasu, że władza, która dzisiaj jest na Ukrainie, raczej nie za bardzo chciałaby sobie poradzić z tym konfliktem w sposób, w jaki by mogła. Świadczy o tym choćby fakt, że niewykorzystywane jest lotnictwo do walki z prorosyjskimi separatystami, na co zwracają uwagę żołnierze batalionów ochotniczych, na co zwracają uwagę dowódcy tych batalionów, którzy byli bliscy powołania odrębnego sztabu dowodzenia, bojąc się, że informacje, które przekazują do swojego sztabu w Kijowie, mogą pojawiać się również po drugiej stronie. I na dowód tego... Dzień dobry. Na dowód tego chciałbym Państwu przeczytać relację tego samego Wołodymyra Parasiuka z Iłowiejska.
Trzeba pamiętać, że dnia 28 sierpnia ubiegłego roku Petro Poroszenko odwołał swoją podróż do Turcji i powiedział, że rozpoczęła się rosyjska inwazja na pełną skalę. To było już chwilę po tym, kiedy wojska ukraińskie były na przedmieściu Doniecka i od miasta dzieliło je kilka kilometrów. Gdyby wojska ukraińskie weszły wtedy do Doniecka, być może ten konflikt wyglądałby całkiem inaczej. Ukraińcy cieszyli się już, ci z którymi wówczas rozmawiałem, a byłem wtedy obecny na Ukrainie, cieszyli się, że rzeczywiście ten konflikt zaraz się skończy, że za chwilkę zajmiemy Donbas, przepędzimy separatystów i będziemy mogli odbudowywać kraj. Nic takiego się nie stało, drodzy Państwo, ponieważ doszło do największej porażki ukraińskiej armii. Wojska i ochotnicze bataliony, które weszły do miasta Iłowiańsk, zostały okrążone i wybite w pień. Jednym z ocalałych jest ten wspomniany przeze mnie Władimir Parasiuk. Ten sam, który ze sceny przeganiał Wiktora Janukowicza. I on mówi wprost. Iłowiańsk to jest zdrada dowódców i zaplanowana akcja Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Ochotnicze bataliony Dniepr i Donbas poszły na pierwszą linię frontu. Po pewnym czasie Dniepr zaczął się cofać, bo nie mógł odpowiadać na atak. Padali zabici. Na trzeci dzień przyszliśmy im z pomocą. Okopywaliśmy się w Starobuszowie, w miejscowości w pobliżu Iłowiańska. Obiecywano nam, że przyjdzie Gwardia Narodowa, że przyjdą czołgi. Wspólnie weszliśmy więc do miasta, uwalniając przez następne dwa dni około 50% terytorium. A to był dopiero początek horroru. Ranni zaczęli umierać. Zażądaliśmy pomocy, sprzętu. Usłyszeliśmy, że pomocy nie będzie, bo jesteśmy w podwójnym kotle Armii Federacji Rosyjskiej. A ci rosyjscy żołnierze nawet nie wiedzieli, że są na terytorium Ukrainy. Mówili im, że jadą do Doniecka, ale to do Doniecka w obwodzie rostowskim, do takiego małego miasteczka, które jest tuż przy granicy z Ukrainą. W Iłowiańsku byliśmy ponad 10 dni, kończyła się tam improwizacja, wspomina Parasiuk. Wreszcie pojawiła się informacja, że zostajemy ewakuowani. No i wyjeżdżali w dwie kolumny, kiedy zostali ostrzeleni ze wszystkich stron. Wybuchła panika, zginęło kilkuset żołnierzy ukraińskich, kilkuset członków batalionów ochotniczych. Parasiuk miał tyle szczęścia, że przeżył, schowawszy się w rowie. Ranny w głowę zakrył sobie twarz bandażem, także nie został poznany przez separatystów, kiedy go pojmano. Gdyby tak się stało, to przypuszczalnie za to, co zrobił na kijowskim Majdanie, poniósłby karę dużo surowszą niż wożenie w upale w blaszanej ciężarówce przez kilkanaście godzin, a to go spotkało. Został wymieniony na najeńców ze strony separatystów i do dziś jest największym krytykiem poczynań ukraińskiego rządu. Ma prawo być takim krytykiem, ponieważ jak zobaczą Państwo na ostatniej mapie, bo nie chcę Państwa zanudzać, ma prawo być krytykiem, ponieważ tuż po klęsce w Iłowiańsku doszło do porozumienia w Mińsku. We wrześniu 2014 roku kanclerz Niemiec, prezydent Francji, prezydent Białorusi, prezydent Federacji Rosyjskiej oraz prezydent Ukrainy porozumieli się co do zawieszenia broni. Na pierwszej mapie, którą Państwo widzą, to jest właśnie moment z 4 września 2014 roku. Druga mapa to 11 lutego 2015 roku, data drugiego porozumienia mińskiego, mówiącego również o zawieszeniu broni i o konieczności odwołania z linii frontu, ciężkiego sprzętu i tak dalej. Co, drodzy Państwo, różni te mapy? A no różni je tyle, że w ciągu czasu między pierwszym porozumieniem mińskim a drugim separatyści podwoili kontrolowane przez siebie terytorium. No, pokazuje to dość dobrze nieporadność, to mało powiedziane ze strony władz Kijowa. Ale jest tutaj jeden element, na który trzeba szczególnie zwrócić uwagę. Ten element, o którym wspomniałem, a który jest kluczowy dla tego, co obserwujemy dzisiaj. Ten mały punkcik, który tutaj widzimy, to jest miasto Debalcewy. To jest kluczowy węzeł kolejowy, dzięki któremu może dojść do połączenia Ługańska i Doniecka. Jak widzą Państwo, już we wrześniu 2014 roku był to bardzo silnie broniony przez armię ukraińską strategiczne miasto, prawda? 11 lutego, kiedy separatyści podwoili swoje terytorium, Debalcewy wciąż się broni. Co się dzieje po podpisaniu tego drugiego porozumienia mińskiego? Separatyści mówią, że na terenie Debalcewy zawieszenie broni
nie obowiązuje. No, myliłby się ten, kto był w